Ale to zostawiamy, co było ważne, co przed nami, bo teraz spotkanie właśnie z udziałem Nine oraz G2. Nine rozpoczyna po stronie defensywnej, ale Hunter był przygotowany na skrót od Keja. No właśnie, chcieliśmy zacząć z grubej rury, chcieliśmy podjechać kwadrat, ale tutaj Hunter, Mones i oni trafiają, a zatem bardzo szybko wyrzucają z mapy naszych dwóch zawodników i mamy duży problem. Potrzebujemy teraz bohatera. Minęło kilkanaście sekund dosłownie, a my już bez dwóch zawodników musimy to wszystko rozgrywać. Ale też widać, w jakiej formie strzeleckiej są zawodnicy. Właściwie dwie kule wystrzelone w tej rundzie, mam wrażenie. Jedna od Monesiego, pięciu na trzech. Bohatera jest 5 na 3. Taki to jest poziom. Taki to jest poziom, także tutaj jest czego się obawiać. Ale poczekajmy na to, co wymyśli ekipa terrorystów. Wejście na górę, zdaje się, my dwójkowo na rampie. No więc tu będzie ciężko. Wraca killer na gniazdo, ale już sprawdzony BS przez Huxiego. Doskonale dorzucone flesze. Tu nie ma prawa killer nic tak naprawdę zrobić. Bomba będzie podkładana. My oczywiście będziemy to odbijać, ale jakie tu mamy szanse, kiedy porozstawiają się zawodnicy G2, no widzimy, że mimo tych dwóch fragów i tak bardzo taktycznie, spokojnie, wypuszczając Huxiego, żeby zerknął, co się dzieje na BS-ie, musimy przeczekać te granaty dymne i za chwilę próbować odbijać. Jest smoke one way, jest podejście Goofiego od przybudówki, ale za chwilę trzeba będziemy otworzyć, musieli zaatakować. Trzeba otworzyć, bez fraga otwierającego będzie ciężka. Tu kolejna eliminacja od zawodników, eliminacja nawet od zawodników, gdzie tu walczy jednak Hades. Czy będzie kolejne trafienie? Na dwóch się jednak polski zawodnik musi zatrzymać. Ale będzie grał z Galilem, nie za AK-47, bo gdyby ten AK był w rękach Nigo, to wydaje się, że mógłby zrobić tego fraga. Frag dla Hadesa. Oj, Menio wycofał w złym momencie, bo tam już podchodził Hunter. Ale zdaje się, że poszła informacja dla Menia i ten chce zareagować. I to jest trochę przestrzeni dla Huntera. Ten zdaje się, że chce przedostać się na Menio na plecy. Menio jest tuż, tuż, ale nie na mieczu rywala, chociaż spodziewa się, że gdzieś tutaj może czaić się Hunter. Ale znowu mijanka z rywalem. No, wprawdzie za chwilę to Menio będzie frag dla naszego prowadzącego. Zatem przewaga 5 na 2. Bierzemy się do roboty. Bierzemy się za odrabianie strat po tym ciężkim dla nas początku. Jeszcze smoke na drzwi, akurat wtedy, kiedy podchodzi Huxia. Tam przy wentach jest jeden z antyterrorystów. No, jest killer gotowy na podjęcie walki. Nie wypuści Huxiego na bombset górny, a Hades czeka cały czas na swoją okazję, chociaż terroryści no za chwilę będą musieli podejmować decyzję. JKS na rampy, stara się zrobić zamieszania, czeka cały czas Huxi pod drzwiami, by być może przedostać się do wentylacji, by tam poszukać się możliwości, by zejść na bombset dolny. Pomaga Killer, proszę bardzo, jaki skan od Killera i wszystko w rękach JKS-a. Killer nabieżony, jest eliminacja, aj, Mynio też ginie, a my musimy pomyśleć o pieniądzach. Bo to jest też ważne, żeby o ekonomię zadbać, chociaż może najpierw zadbajmy o wygranie tej rundy, bo to wcale może nie być takie proste. 15 sekund ma czas JKS, żeby przejść na bombset dolny, chociaż tam już się czai Hades, ale Goofy, może kiedy musisz odbijać bombset, nawet w przewadze, to nie zawsze się to udaje. Tym razem wejście na górę, błyskawiczne. Oj, ten flash bardzo nieprzyjemny, fragi dla Goofiego na BS-ie, a! Ale odpowiedź była od JKS-a. Kej czai się na plecach, ten od strony drzwi i za chwilę zachodzi od kurnika, kiedy od przebudówki podejdzie jego kolega. Bejtuje też od gniazda jeden z zawodników Nine. No i teraz wiele zależy od Keja. Pojedynek z Mones i mocno bijany Mones, ale ten zdołał powstrzymać naszego zawodnika. 2 na 3, teraz to G2 w przewadze, Hades i Menio. Czyżbyśmy chcieli odpuszczać? No, tak to wygląda. Z AWP-ą ciężko, ale jest podejście i jednak Menia. Jest blisko oczywiście Hades, no jeszcze czekamy bardzo blisko tych pozycji, ale nie, tego czasu jest po prostu za mało, bo to jest bardziej gdzieś trzymanie pozycji, może jakaś eliminacja, trzymanie też broni. O Menio, jeszcze może zdobędzie jakąś eliminację, może będzie ten frag. No jesteśmy cały czas blisko, ale oczywiście do tego czasu jest za mało, to już wiadomo od pewnej chwili. Więc jednak gracze G2, ta decyzja, teraz akurat zmiana tempa, pomimo walki... Co tu wymyślą gracze G2? Czyżby przyspieszenie na bombset górny? Tak to wygląda, frag dla Hadesa jednak, a więc kolejny entry dla naszego zawodnika. JKS pojawia się na górze, zaskoczony Goofy tym fleszem, świetny flesz od Nico, ale jest killer, chociaż on błyskawicznie wyeliminowany. Kej na wrotkach, chciał poszukać swojego rywala, jeszcze gaszenie, dawał tam troszkę miejsca Hadesowi, ale Nico w dobrym momencie pojawił się przy drzwiach, tym samym kasując naszego zawodnika. 2 na 3. Huxi mocno poobijany, no ale jednak przeżył to wcześniejsze starcie. Menio już przy gnieździe. Zamyka całą akcję Kej od poczekalni. Taki jest plan. Ten granat. No. Ten granat. Oj, chciał go rzucać Menio. Gdyby tak rzucił, no to może na pozycję Huxiego. Prawym, prawym, gdyby tak zleciał, nieco niżej ten Nate eksplodował. O, tu mogła być eliminacja, szybkie. Okej, ma łatwego fraga i teraz jego pozycja może już wiele zmienić. Menio jest wygrany pojedynek. Tak! Kej, to będzie wygrany pojedynek, to będzie rozbrojona bomba. To już wiemy, ten pasywnik agresywnie na przebudówce, to może zaskoczyć, nie wiemy o nim, zdaje się. Próbujemy zatrzymywać wejście granatami. Kej gdzieś się tutaj odnalazł, stały idą, ale Mones i z eliminacją.
tu jeszcze ktoś Smoke jest. Killer. A on widział cień, zdaje się. Widział cień Niko, być może dlatego jest na to przygotowany. Na zeskok od Niko Kowacza. Tymczasem JK jest na rampie. Trafiony Mynio, który chciał podchodzić na pozycję. Killer nie pomylił się na szczęście i teraz ma szansę Mones dla siebie. Mones jest obity. Halak na Killera, ten znalazł dla siebie miejsce. No właśnie, to jeszcze jest do uratowania. Przepraszam, Niko wciąż na przebudówce. Ale na BS-ie górnym zostaje Goofy, no i Hades pilnuje Kurnika. No, JKS też trzyma skrót po prostu. A... No, czekają na błąd Nine w tej sytuacji. Zawodnicy G2 trzymają swoje pozycje, sprawdzają, gdzie tak naprawdę można za chwilę zaatakować. Ale tutaj Goofy, gdyby złapał dobry timing, miałby łatwą eliminację. Tak! Jest już teraz wyrównanie 3-3. No i też pamiętajmy, Monesi poobijany. O, Niko czekał. Killer trzyma cały czas wenty i gdzie się kierować. Niko będzie wchodził w stronę gniazda. Tam zbliża się powoli Goofy. No i czy też Goofy zdąży? Bo blisko jest Niko. Teraz ważne starcie. Timing jakże ważny. Kto będzie górą w tej sytuacji? Czy Niko widział? Wydaje się, że nie. Chociaż sprawdzę te wszystkie pozycje. Za chwilę może podejść na rampę, może ale podejść Goofy do gniazda. To ma element zaskoczenia. Czeka, tego czeka. Się Niko nie spodziewa. Ważny timing. Goofy po raz kolejny. I to jest przewaga 3-2. Bombside dolny zajmowany przez terrorystów. Tam jest Krell na krótki. 20 sekund. Mało czasu. A Goofy przecież od rampy będzie mógł baitować koledze. Krell musi jeszcze się chwilę wstrzymać. Ten czas tu będzie bardzo ważny. Brawo! Doskonale wyczuł moment. Wie o snajperce Monesiego. Krell na spokojnie na czas i mamy rundę na 9-5. Ależ wróciliśmy mimo przewagi. Przed Niko nie zdążył zająć tej pozycji. Na górę po stronie G2, przyspieszenie na bombsite, Ano, zobaczmy co z tego będzie. Goofy próbuje zatrzymać wejście drzwiami, Goofy, Killer, oni fragują! Nie ma wstępu! Oj, pomylił się Hades, ale ma jeszcze Digla w ręku! Kolejny frag dla niego, Hunter pojawia się z Kurnika. 3-1, okej, to wszystko kończy, błyskawiczna rotacja. Mamy 5-rundowe prowadzenie, to jest dobra zaliczka przed drugą połową, ale na pewno przydałaby nam się runda pistoletowa. My zaczynamy od wejścia drzwiami na bombsite górny, tu Niko jednak z eliminacją, wow! Niko po raz kolejny! Na szczęście trafia Goofy, podniesiona bomba i zejście nad bombsite dolny. Tu jednak trafia Hux i Killer pilnuje wejścia do drzwi i tam, no spokojnie może plantować paczkę Killer, jeszcze na plecach Killer, ale nic z tego. Plantować mamy Goofy, oczywiście nie Killer, ten stara się zatrzymać to wyjście zawodników. PCT chciał tu Goofy walczyć, ale nic z tego, niestety tracimy rundę. No, trzeba liczyć się z tym, że też i rywale mają sporo gratów, ale teraz inne nieco tempo, drugie, ale jest to wejście. Och, nic nie widzi Hunter, ale teraz odzyska jednak eliminację Polaków, tylko że znów pojawia się on, pojawia się Monesi i jeszcze mogą walczyć antyterrorzy. Dobry grana. Ile? Ponad 30 HP, no, prawie 40. Wydawało się, że ten Nate może być nawet zabójczy dla Monesiego. No, przydałby się kolejny. 9,29 HP stracili zawodnicy antyterrorystów. Jest one way, czeka na razie JKS, chcą to uspokoić, ale nasi z tym pomysłem, z tym wjazdem na bombsite górny, znakomicie przygotowana taktyka. Jeszcze dorzucony jeden one way, no i teraz drugie tempo, będą starali się atakować zawodnicy CT, dorzucony kolejny flash, wychodzą zawodnicy antyterrorystów, bejtują, Kazer eliminacją i JKS zostaje sama, ten wie, trzech. Że nie ma co walczyć, to już jest zbyt wielu rywali przed nim, a zatem wygrywamy rundę Echo, bo to było Echo, to nie był Force, oczywiście, mieliśmy pomysł, mieliśmy kupione kewy, pistolety, flesze, ale to przede wszystkim my robimy robotę, jeszcze zabrany karabin, sobie na rampie, więc M4 ominiemy. Tu też cieszę, tylko że tutaj dwóch zawodników. Kay bardzo blisko. Oj, teraz się minął dosłownie o krok z Niko. Ten zdziwiony Kay z eliminacją. Mamy 5-4. Hunter jednak już od rampy gotowy na podjęcie walki. I tutaj zdziwiony Kay zaskoczony pozycją Huntera. Ale to jest zrobimy w tym momencie, bo to jest 20 sekund. Atakujemy jednak bombsite dolny, tu Mones i musimy go szybko wyeliminować. Pamiętajmy o Hunterze na rampie, bo to może być wielki problem. Hades z trafieniem. Hunter wszystko spowyczywa na jego barkach, ale Hades po raz kolejny. Chociaż tu już jest JKS. 10 sekund. Bomba, gdzie jest bomba u Goofiego? Pali się JKS i wszystko w rękach Huxiego. On na plecy, ale będzie pod kontrolą. Mamy to pod kontrolą, tylko żeby teraz Huxi nie wyczarował jakichś magicznych headshotów z tego pistoletu. Nasi jednak mają czas, żeby się odpowiednio ustawić. Huxi jest już blisko, ale cóż z tego. A tu! Jezu Maria! Co to był za strzał od Huxiego? Maka! Wyczarował, no i teraz Goofy blisko! O nie! Jakim cudem Huxy wygrywa tę rundę? Nieprawdopodobne! Jak to możliwe, Huxy? Tylko tym smokiem, który tam jest. Wceluj się i pilnuj, żeby ktoś nie przebijał. Dokładnie tak było, JK też jest bardzo inteligentny zawodnik tymczasem. Okej, podsadzony, ale ten Nate pod niego idealny, jak się okazuje. Tak jest, o teraz! Killer przed Smokiem i proszę, JK zaskoczony. To otwiera dużą część mapy, to wymusza reakcję całej defensywy. Jaka ta reakcja będzie? Bo Hunter bardzo agresywnie, ale tam zostawiliśmy też pakę, tu nie można od razu iść na bombsite, tu ktoś musi wrócić. No właśnie, tylko kto? Okej. Teraz Hades ma swoją szansę, Niko zaskoczony. Jest przewaga 5-3 i to Hades ostatecznie pójdzie po bombę, a Kay się na placu będzie wyrzucał. Tylko czy o tej bombie wiedzą zawodnicy CT? No, wydaje się, że nie, chociaż spodziewały się, że tutaj coś dziwnego się wydarzyło, bo
Na rampie się pokazywali, na placu też, a jeszcze nie jest zajmowany bombsite dolny. No także tutaj będzie szansa dla Monesiego, żeby zaskoczyć. No właśnie, on jest gotowy na podjęcie walki. Czy poleci jakiś granat? Oj, jest o to smoke, no proszę bardzo, jak dziewiątki sprytnie to robią. Jest komunikacja, Kay jednak tego nie domyka. A przynajmniej był to nie najlepszy timing. 4-3. Mamy jednak rampę, mamy opcję zejścia na dół, tylko że tam za chwilę będzie Mones. I pytanie, czy zdąży się wcelować? Patrzę na granaty. Mamy jeszcze smoke'a. Można to coś odciąć, można się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o podłożenie bomby. No i kolejny smoke. Mones i nie ma łatwej rundy. Gdzie nie pójdzie, tam odcinany jest granatem dymnym. I to jest dla nas czas, żeby zaplantować paczkę. No, niewiele brakowało. Trzeba uważać zawsze. Ale jest Hades. Drugi frag dla niego, a więc pokonani kuzynikować w tej rundzie, bo... To właśnie, frag na Niko i frag na Hunterze. No tak patrzę na pozycję Huxiego, Monesiego, niewiele robią. Monesi nawet spodziewa się jakiegoś domknięcia, to będzie safe. Nie no, safe tutaj po prostu, bo tam jest dwóch zawodników. Gdybyśmy atakowali od przebudówki, od kurnika drzwi, to kto wie, może by się to udało. Tylko musimy podejmować decyzję, bo czasu mało. Na pewno zachodzić na gniazdo już teraz nie ma czasu. Od strony przebudówki nie ma ani jednego antyterrorysty, więc ta część bombsite'u, powiedzmy, że jest bezpieczna, ale tutaj proszę, Kay skrada się, on jednak chce. Chce tego pojedynku, tylko że Niko, mam wrażenie, że jest na razie na to przygotowany, dokładnie tak. Tym razem to nie zadziała, ale jeszcze może na tym górnym bombsite coś wyjdzie. Minus eliminacja, ale to jest za mało, nie trafił Monet, jeszcze przeniesione full auto. Ale tutaj trzeba było liczyć też na odrobinę szczęścia. Jednak, no, wygraliśmy wcześniej dwie rundy z rzędu, poprawiliśmy sobie naszą ekonomię. O, jest podejście, no i Kay z eliminacją. Zaskoczony musiał być tutaj Huxi, nie pokryli się odpowiednio zawodnicy. Zawodnicy, tymczasem pomylił się Mones i Kay po raz kolejny. Kay! Wow! Drogi na bombsa i ta! Walczy JKS, ale Balak na niego. Goofy z eliminacją, ale JKS zostaje sam, pudło Hadesa. Jeszcze się chwila chce wstrzymać, dorzucony flash. JKS musi zmienić plan na zachowanie tej broni. Kay tuż na plecach, a Kay złapany, ale wiemy oczywiście o JKS-ie. On trzeba też myśleć o wygraniu tej rundy, to jest jasne, żeby nie przesadzić, ale też chcemy broń zabrać, chociaż pieniądze mają gracze G2, jak widać całkiem sporo. Na Mirażu to było 19-16 dla Anonymo, jeżeli chodzi przynajmniej o turniej RMRB Antwerpii. Entry się szykuje dla Monesiego, mam wrażenie. Tymczasem Niko, no proszę, a to dla Hadesa! A tu nie dla Monesiego jednak, no, frag. Ciekawe, bo na chwilę odpuścił Monesi, mam wrażenie. I to była okazja, Kay dokłada eliminację, no i cóż teraz zrobią nasi? Spalony Minio, 40 HP stracił na Feniksie, ale mimo wszystko chcemy atakować. Hunter teraz nie może zrobić zbyt wiele, przeskakuje Minio i Kay od razu odpowiada. Monesi już od wentów, ten z trafieniem. Tylko dostaje się, ale killer był na bombsite górnym i ten jest otwarty. Możemy wejść do wenta, możemy spokojnie zająć bombsite'a i tam plantować paczkę. Wiemy, że został JKS, czyli ten rampa player, zawodnik, który gra on na musi pochylni. Tam być. I tam gdzieś się w tych rejonach musi być. Wcelowani jesteśmy w gniazdo, pilnujemy wentylacji. Wiemy, że JKS musiał gdzieś się tam zakraść i teraz liczymy pieniążki. Tak tych jest, pieniędzy finanse. Wcale nie ma dużo po stronie G2. To jest bonus za rundę przegraną, zdaje się 1900, tylko w związku z czym JKS musi zachować broń. Będzie mógł jeden karabin rzucić. Nasi wygrywają naprawdę bardzo ważną rundę. I jakże sprytnie killer ominął Monesiego. Mówiłem, że pachnie entry fragiem dla Monesiego. Entry fraga tam nie było. Teraz, żeby była. Ta złość nawet po tym spotkaniu. Już teraz, po tej rundzie unikał. Tego chcemy, ale teraz jakie tempo. Przyspieszamy. Ochcie entry. Na razie są problemy, ale musi być jakiś frag. Ok, Hunter, ale tam jeszcze od przebudowki. Mamy fragi na Mynia. Tak jest, przewaga, ale jeszcze Hunter bombsajcie. Tam dorzucone palaki teraz. Komunikacja, paka leży przy kurniku. To jest kłopot. Nie może. Możemy po prostu zejść na dolny bombsite, tam zresztą i tak czeka antyterrorysta. No i właśnie, Hades z fleszem na gnieździe, już ze scoutem jest Mones i JKS czeka w wentach. Tu podsadzka, ale to się może bardzo źle skończyć. Nikt nie pilnuje wentów i jeżeli JKS decyduje się na wyjście, to może się naprawdę czekamy na Mynia. Fatalnie. My czekamy na Mynia, tylko teraz musimy się odpowiednio ustawić i po prostu na swoją szansę czekać do samego timing. Końca. Mijanka, czy widział go Mynio, czy nie? O, to jest pytanie. Od dworu, czy sprawdzi? Ojej, ile tu jest tego timingu w tym wszystkim? Czy będzie eliminacja? Teraz tak, musi być frag od Mynia. Jest. Ale tam trafił już Goofiego Mones, a przecież JKS cały czas niezauważony. Hunter zaczyna skracać pozycję i za chwilę polski zawodnik będzie tak naprawdę wkleczał. Teraz o Jezu! Hades co zrobił? Dwóch na jednego, zostaje tylko JKS, on jest w wentach i teraz spokojnie, 45 sekund, komunikacja, spokój, wyczekanie, bomba, to jest ten plan 9 na tę rundę. Nieprawdopodobne, co się w tym momencie dzieje, nie chcemy się podpalać, chcemy to zrobić bardzo spokojnie, Hades podnosi bombę, możemy podejść pod bombsite górny, pozycja tu Mynia. Jest wszystko sprawdzone, to jest dla nas dobry znak i teraz... Pilnuj! Jeszcze nie, ale to jest...
jest! Koniec! Mamy to! Zwycięstwo Nine na G2! Wielka radość w polskim oborze! Mamy zwycięstwo! Nikt się tego nie spodziewał, mam wrażenie, ale tego potrzebowali!